Dzień dobry, proszę Państwa. Chciałem właśnie, proszę Państwa, powiedzieć, że Konkusia na szczęście nie dali do psychiatryka. No, czasami warto jest mówić coś, żeby coś zrobić. Pamiętajmy, że sprawa ta musi zostać nagłośniona. Byle jaka sprawa, jeżeli chodzi o te różne te tak zwane uzdrowiska, czyli żydopsychiatria, która właśnie próbuje oplatać swoimi mackami, swoimi lewackimi mackami wszystko, co jest tu w Polsce. No widzicie. Wszystko zrobić jak najgorzej dla Polaków, dla Polski. My to znamy, my to ich wiemy. Co robią? Kim są? Czego chcą od nas? No naprawdę, tutaj świat, w którym żyjemy, co się dzieje, to jest koszmar nad koszmarami. Dają jakieś kłamstwo, oszczerstwa i tak dalej. Robią to, co robią. Ja jeszcze raz powtórzę. Prokuratura i policja. Policja to aborterzy. Oni nic w życiu nie zrobili dobrego. Bo policja to aborterzy. I to jest taka prawda. Co wyście osiągnęli? Tylko zamykanie w psychiatryku i tak dalej. Wszyscy, którzy pracują w psychiatryku, to aborterzy i tak dalej. Psychiatrzy to aborterzy i tak dalej. Musicie wiedzieć, kim wy jesteście. Jakie wasze korzenie są lewackie, żydowskie i tak dalej. Masońskie. Wy tutaj nic nie wiecie o sobie. Wiecie, że jesteście lewakami. Ale wasza idea jest głupia. Taka jest prawda. I niestety osiągnęliście już przepaść nad przepaściami. A co osiągnęliście? Pseudonauka. Tylko psychotropy, psychotropy. Takiej dziewczynie dają takie małe sprawki, a tutaj dają takie duże. Takie, wielkie, jak książka. Bo co ci rodzice osiągnęli? Co wiedzą? Nic! Wiedzą, że tylko naćpać trzeba swoją córkę i tak dalej. Cała rodzina. To wszystko, co oni osiągnęli. Bo oni powinni zmienić poglądy. Psychiatria jest aborcyjna. Psychiatria jest pro-homoseksualna. Wszyscy, którzy w nią wierzą. Wszyscy. To są źli ludzie. To są potwory. To są bestie w ludzkich skórach. To, że ja nie popieram Radosława Siedleckiego. Nie popieram jego poglądów i jego działań. Na szczęście idzie w kierunku PiS i tam będzie ośmieszał to całe środowisko PiS-u i Platformy i tych innych. Idź tam. Ale co oni dzisiaj zrobili, to jest kawał chamstwa i pospólstwa. To, że jakieś osoby obrażały mnie na koncie, dawali jakieś fałszywe filmy, to jeszcze na dodatek. Powtórzę, to jeszcze na dodatek dali o tym, że to Radek dał. Podpisane konto, Radosław Siedlecki i obrażanie mnie na potęgę. I tutaj. Właśnie do tych, którzy biorą psychotropy. Wy nie wiecie, co czynicie. Wy jesteście po prostu bandą pisowców i platformiarzy. Tak naprawdę lewica, PSL. To jest normalnie co? Trzeba dawać ludziom pracę, trzeba zamykać psychiatryki, zakazać psychotropy, a ci, którzy są za tym, trzeba ich wsadzać do więzień. Nawet na długie lata, 10, 15, 16. Wsadzać do więzień aborterów i tak dalej. Wsadzać ich do więzień. Wszystkich, nawet ci, którzy to popierają. To jest po prostu 10 lat więzienia, nic by się nie stało. I to najgorszego dla wszystkich.
dla wszystkich, powtarzam. Normalnie wy jesteście jak ta Platforma, jak ten PiS, jak te PSL, nazistowska lewica. Z psychiatrą Biedroniem, psychiatrą Zamberkiem i innymi. To jest jak, to jest właśnie to, Millera, lewaka, psychiatry chcecie. I co? A dla was, drodzy mili, dla was, którzy mnie oglądają, to bardzo dziękuję. Bo to jest właśnie sporo nas. A ta mniejszość seksualna, mniejszość psychiatryczna chce tylko osiągać, żreć, pić i nic więcej. Chce załatwiać się i nic w życiu nie osiągnęli. Ta psychiatra Majer, która nic w życiu nie osiągnęła. I psychiatra pamiętnik. Pamiętajcie o nich, o tych degeneratach.